Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj już chyba 16, więc zaczynamy 16 vlogmas. Ja już się wyszykowałam i zaraz wychodzę do biura. Wczoraj też byłam w biurze i dzisiaj lecę znowu. Ogólnie bardzo się cieszę, bo dużo ostatnio pracowałam z domu i teraz jakoś tak czuję się na nowo zmotywowana. Jakoś bardzo dobrze, że idę po prostu do biura i się spotkam z moim zespołem, więc się bardzo z tego powodu cieszę. Zaraz mam tramwaj, więc szybko jeszcze otworzymy kalendarz adwentowy i już będę lecieć. Zaczynamy od Zalando, tu już wypatrzyłam 16. I zobaczymy, co tutaj mamy. Pumpkin Enzym Mask. Okej, coś fajnego. Dniowa maska enzymatyczna. Później o tym jeszcze poczytamy, ale brzmi super. Tutaj muszę moje zdobycze kalendarzowe odsunąć, żeby dostać się do numeru 16. Kinderek, jak myślicie? Myślę, że kinderek. A... jest. Mamy kinderka na drogę. A kalendarz z herbatkami otworzymy sobie już później. Jest 20:30, a ja dopiero się odzywam, ale po prostu po pracy padłam, zasnęłam i niedawno się obudziłam. Oglądamy sobie serial Wednesday, tak jak wam wspominałam, zaczęliśmy go oglądać i w sumie codziennie sobie trochę chociaż oglądamy, żeby iść do przodu. Natomiast ja zaraz będę gotować sobie już obiad na jutro, dzisiaj już w sumie jadłam w pracy. Natomiast na jutro nic nie mam, a chciałabym udać sobie przygotować dzisiaj ten obiad i będę robić makaron z warzywami i z tofu, więc myślę, że tak w ramach tego vloga wam pokażę ten mój przepis, o którym mówiłam chyba wczoraj, więc razem sobie go zrobimy. No, a później trzeba będzie iść montować, bo mam dwa filmy do zmontowania, jeden na jutro i ten, który będzie za dwa dni, więc znowu nie pójdę spać wcześniej niestety, ale jutro mam nadzieję, że sobie odpocznę, chociaż jutro mam też naukę, muszę się porobić rzeczy na studia, no ale już może będzie, trochę odzyskam sił. Dobra, to zacznijmy od przygotowania składników. To są nasze składniki, czyli tak, passata lub pokrojone już pomidory, jeszcze nie wiem co zużyję, ale albo pomidory, albo passatę. Tofu mam takie wędzone z Lidla, makaron, spaghetti też z Lidla i jego dzisiaj użyjemy. Natomiast w ramach warzyw na razie wyjęłam sobie paprykę, cebulę i marchewkę. Marchewkę będziemy ścierać, natomiast te pozostałe warzywa będziemy kroić w kostkę. Ogólnie ten przepis jest bardzo fajny, bo możecie użyć jakiekolwiek warzywa macie, więc ja tutaj lubię akurat z tą marchewką, z cebulą, z papryką, kiedyś też kroiłam pomidora, cukinię, więc po prostu chcemy używać tych warzyw, żeby było zdrowo i żeby dodać sobie objętości temu daniu. Bo sobie zjecie, wiecie, dużo warzywek, a nie będzie to bardzo kaloryczne. Więc marchewka już obrana i teraz będę ją ścierać na tarce. Podsmażą, czas na tofu. I teraz tak, albo tofu możemy sobie wcześniej pokroić w kostkę i przyprawić,
albo po prostu wrzucić na patelnię i spróbować rozdrobnić taką, jak to się nazywa? Łopatkę? Taką łopatką rozdrobnić. To już zależy, albo może też pokruszyć. Tak czy siak będzie dobre. I do tofu ja będę używać mojej ulubionej przyprawy, czyli kebab gyros. Więc to połączenie i wrzucam na środek patelni. Po kilku minutach, gdy tofu już się podsmaży, dodajemy albo passatę, albo nie suszone, tylko krojone pomidory. Ja dzisiaj pójdę w krojone pomidory, bo mam mniej warzyw niż zazwyczaj. Jak mam całą patelnię warzyw, to wtedy dodaję passatę, po prostu żeby zrobić sos. Natomiast dzisiaj zaczniemy od pomidorów. Jeżeli będzie sosu za mało, to wtedy dodamy trochę passaty. I później to doprawiamy. To już jak to lubi, tak jak makaron, na przykład bazylią, oregano. Dowolność pełna. Dodałam jednak trochę jeszcze passaty z racji, że te pomidory miały dosyć mało wody, więc dodałam już passatę i mam swoją wymarzoną konsystencję i będę dodawać ser. Ja muszę dzisiaj użyć gołdy, bo nie mam innego w lodówce, natomiast najlepiej sprawdziłaby się tutaj mozzarella. Można użyć na przykład mozzarelli light i po prostu trochę jej pokruszyć i dodać do sosu, wymieszać, żeby się fajnie roztopiła. Ja natomiast będę rwać tutaj ten plastry sera, żeby też właśnie uzyskać taki efekt i żeby było trochę sera w daniu. Nasz efekt końcowy. Tutaj jeszcze można podsypać to sartym serem i położyć na wierzch bazylię. I już nie mogę się doczekać, aż jutro to zjemy. To będzie moja porcja. Super wygląda. To już tyle w tym vlogu. Cieszę się, że udało mi się pokazać Wam przepis ten makaron. Mam nadzieję, że jutro też ugotuję coś zdrowego i wtedy na pewno Wam to nagram. I będę stopniowo właśnie wracać do tych zdrowych przepisów, które tak lubią. Ten jest naprawdę przepyszny i jak za pierwszym razem go zjadam, to nie mogę uwierzyć, że tofu tak dobrze może smakować. I nawet moim rodzicom i Jarkowi też smakował ten makaron. Więc ja już teraz siadam do montażu, bo jest 22, a na jutro muszę mieć film, więc będę montować i później lecę spać, bo już dzisiaj był znowu bardzo intensywny dzień. A z Wami widzę się jutro o 7 rano. Pa, pa!